Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest pułkownik Piotr Broński, a my dziś rozmawiamy o wielu ważnych sprawach, zaczynając od tego, jakie zagrożenia wiążą się z aresztowaniem w Londynie byłego szefa rządowego centrum rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, który posiada ultraważną dla Polski wiedzę na temat polskich rezerw, a także już wspominając tak bardzo kolokwialnie, kogo korumpował za te pieniądze, gdzie one trafiły i do kogo z polskich polityków Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo ciekawa jest to wiedza. Mamy też kwestię odwołania Dmytro Kuleby, faceta, który, jak pan pułkownik, myślę, że nasza rozmowa, pańska analiza miała jakiś procent, nie wiem, czy to było 5, 10 czy 15% w decyzji o jego odwołaniu, o tym, że to, czego on się dopuścił w Polsce, to było po prostu w interesie Rosjan. Bo to takie nazwanie rzeczy po imieniu robi wrażenie, to wrócimy do tego. Krótko mówiąc, prowokator, człowiek, który przyjeżdża do Polski i prowokuje i zaostrza kontakty, został zmuszony do dymisji. Bardzo ciekawie, nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, panie pułkowniku, ale on napisał tą dymisję odręcznie. Tak Tak, jakby tak, tak. ktoś powiedział mu, że masz długopis i pisz. Nie tam, że tam ja na komputerze. Nie, masz pisz długopis. I trzecia wersja, trzecia wydarzenie dnia. Policja od rana przeczesuje mieszkanie Roberta Bąkiewicza, którego ja uwielbiam, jak usłyszałem kiedyś z ust jednego konfederaty, że on ma ksywę zaginione ogniwo ewolucji. Bardzo mnie to bawi. Dzień dobry Państwu. To znaczy, my zaczniemy tak troszeczkę od środka, nie od końca. Zostawimy sobie na koniec tego nieszczęsnego Michała K., nieszczęsnego w cudzysłowie. Natomiast zacznijmy od Kuleby. Ja od dawna, od jakiegoś tam czasu obserwuję taką grupę na WhatsAppie pod tytułem Prawy Sektor. To jest grupa ukraińska, banderowska, bardzo ostra. Tam od jakichś dwóch miesięcy minimum zaczęły się pojawiać ewidentne antypolskie, zresztą probanderowskie, mocno antypolskie wpisy, ale także antyzełeńskie. Oczywiście to w cudzysłowie oczywiście słowo antyzełeńskie, czyli krytykujące niesamowicie, oskarżające wręcz o zdradę Zełeńskiego. Tam wymieniani są, między innymi Kuleba był wymieniany jako jedna z osób, która jest, warto się nią zainteresować i warto wspierać z tego właśnie prawego sektora. To jest grupa na WhatsAppie, proszę Państwa. Oni tam mają dość ostrą, to ja tam się nie wtrącam, zresztą jestem tam pod innym nazwiskiem, także to inna sprawa. Inaczej to sobie, inaczej to działa. I to jest bardzo ciekawe, bo zarówno ta wypowiedź, jak i ta dymisja jest dla mnie elementem walki, ogromnej walki politycznej, jaka jest już na Ukrainie, bo prędzej czy później wybory na Ukrainie będą, wybory prezydenckie. Prędzej czy później, i to przypuszczam, że już prędzej niż później. I Kuleba jako członek rządu Zełenskiego nie ma żadnych szans w wyborach. On nie ma żadnych szans jako członek rządu Zełenskiego. Teraz on i paru jeszcze ministrów, które się z nim podało do dymisji, też odręcznie, jest, jakby to powiedzieć, staje się dla tego prawego sektora ofiarą. Autentycznie ofiarą. Ofiarą właśnie tej zdrady Zełenskiego. Znaczy, ja nie mówię w tej chwili moich własnych ocen, ja relacjonuję to, co oni sobie tam piszą. To jest środowisko dość ciekawe, w ogóle tam są wpisy, bo to są wpisy, które moim skromnym zdaniem są wpisami putinowskimi. Dokładnie. To jest dokładnie narracja Putina. Oczywiście tam nie ma wprost, nie chwaliby Putina i tak dalej, ale kierujemy po prostu w inną stronę. O, zdrada Zachodu, no i zdrada Polski przede wszystkim, że Polska zdradziła roszczeniowe ziemie po prostu, które są ziemiami ukraińskimi, a oni już dochodzą w tych ziemiach ukraińskich do Krakowa z przeległościami prawie pod Katowice, żeby tak prawdę mówiąc, które to są ziemie ukraińskie. Oczywiście historia akcji Wisła,
jakieś różne rzeczy, no i przede wszystkim o walce, o tym, że Polacy, że ludność polska kolaborowała z Rosjanami i z Niemcami, żeby wbić w plecy nóż tej wspaniałej UPA, która w latach 40. walczyła o wolną Ukrainę. Wolną Ukrainę. I to ciekawe, że tam się nagle pojawili Niemcy, z którymi ta polska ludność także kolaborowała przeciwko Ukraińcom. Tam oczywiście są antysemickie rzeczy i tak dalej, ale patrząc na scenę polityczną, to rzeczywiście przeciwstawiany jest obóz Zełenskiego. Obóz Zełenskiego zaliczany jest do tych zdrajców, do tych właśnie zdrajców. Tam będzie bardzo ostra walka polityczna, jeśli dojdzie do wyborów. I ja odbieram tę dymisję Kułęby. Nie wiem, czy on to powiedział specjalnie, wiedząc, jakie będą reperkusje tego wszystkiego, bo to można się było łatwo domyślić, czy nie, to jest mniej ważne, czy to jest efekt. Ale powtórzę, jako członek rządu Zełenskiego w tej sytuacji on nie miałby żadnych szans w wyborach prezydenckich, o ile będzie startował rzeczywiście, a tutaj się tak zaczyna, oni szukają kandydata i ten Kahi Kuleba, który popierał zresztą tych banderowców wcześniej troszeczkę, znający zresztą z racji swojej pracy w dyplomacji stosunki i układy i świat zachodni, świat Unii Europejskiej przecież, będzie wiedział, jak się w tych wyborach poruszać. I to ja bym się tak bardzo nie cieszył, że z tego zwycięstwa, bo to nie jest zwycięstwo moim skromnym zdaniem, ponieważ Kułęba mógł sobie gadać głupoty jako minister rządu Zełenskiego, ale jako osoba, która nie jest w tym rządzie, ma absolutną wolną rękę w działaniu i ma przede wszystkim bardzo mocne środowisko zachodniej Ukrainy, a to jest środowisko bogatsze i środowisko, które jest bardzo mocno prorosyjskie i środowisko, które jest częściowo bardzo mocno związane z oligarchami rosyjsko-ukraińskimi. I to trzeba brać pod uwagę. Zobaczymy. Zobaczymy, to wszystko oczywiście jest tylko teoria, bo nie wiadomo, kiedy odbędą się jakiekolwiek wybory na Ukrainie. Tam jest wojna. Jeżeli dojdzie do jakichś rozmów pokojowych, zawieszenia broni, czegokolwiek, to prawdopodobnie jest to związane również z rozpisaniem wyboru, bo to jest tak, że będzie wybuch NATO i wybuch Unii Europejskiej. Zobaczymy. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to ten nieszczęsny Bąkiewicz. Proszę Państwa, ja komentuję propagandę. Komentuję to z punktu widzenia technicznego, a nie z punktu widzenia moich własnej ideologii, nieideologicznego. Ja swoje poglądy wypowiadam dość głośno, ale tu w tym wypadku proszę od poglądów odejść całkowitych. To, co się dzisiaj dzieje w ogóle w Republice, jest parane. Ja już nie mówię, będą konsekwencje działań, tu trafi do więzienia, pan Romanowski takie rzeczy mówi z Rachoniem. Tutaj od początku policja Tuska weszła do domu Roberta Bąkiewicza, prawie jest na żywo. Ja napisałem, że niestety KO nie ma własnej telewizji, nie ma własnej propagandy, nie ma jej w ogóle. Ktoś mi co prawda napisał, że miała być partyjna telewizja. Nie, ale miała być telewizja, która przynajmniej będzie potrafiła to zdyskontować, bo jeśli w tym samym momencie ja mam na dużym, szerokim monitorze dwa programy naraz, czyli mam TVN24 i Republikę i obserwuję paski, i tutaj mamy policja Tuska weszła do domu Roberta Bąkiewicza. To jest pasek czerwony w Republice. Na TVN24 mam policja bez policji Tuska, tylko policja weszła do domu Roberta Bąkiewicza. Tu jest wydanie specjalne, tutaj też jest prawie wydanie specjalne. I tak się właśnie zastanawiam, komu zależy naprawdę z tych tak teoretycznych zwolenników koalicji na tworzenie legendy człowieka, który na tą legendę nie zasługuje. Bo to jest tworzenie człowieka, robienie z niego ofiary i tak dalej. Gdyby sobie Republika sama gadała, to niech sobie gada jakieś głupoty. Abstrahuję od tego, że pozwolono na to w rezultacie, żeby sfilmowano twarze policjantów operacyjnych. Dokładnie, bo sfilmowano zarówno pod domem Bąkiewicza, jak tych, bo oni również weszli do tej kuźni, czy tam dalej do tego siedziby Marsz Niepodległości. Sfilmowano policjantów, co więcej, sfilmowano ich radiowozy operacyjne, czyli te radiowozy po cywilnemu z numerami rejestracyjnymi. I teraz panowie będziecie musieli zmienić numer rejestracyjny, chociaż moim skromnym zdaniem
samochód był dość znaczny, mimo wszystko trzeba będzie zmienić samochód również. I to wszystko idzie sobie na żywo. Oczywiście, że Republikę oglądają nie tylko tacy jak ja, bądź fani, bądź ci, którzy kochają PiS, ale również oglądają różni ludzie, którzy to sobie po prostu zauważą, ponieważ oglądalność Republiki wzrosła. Reakcji teoretycznie tej strony jest reakcją euforyczną. Dobrze mu tak, dobrze mu tak, dobrze mu. Tylko nikt nie bierze pod uwagę jednej rzeczy. Jak już powiedziałem, tworzenie legendy i ofiary z człowieka, który będzie w tej chwili dmuchany za pomocą również TVN24, głównie przez Republikę, bo oni będą trochę krytykować, ale to jest śmieszne. Znowu widziałem redaktora Zielińskiego z tą smutną twarzą opowiadającą, jak to ten Marsz Niepodległości, jacy to byli naziści i tak dalej, i tak dalej. Nie ma nic gorszego niż nagłaśnianie tej historii. Tym bardziej, że to jest przygotowanie moim skromnym zdaniem do dość dużej awantury, która się odbędzie 11 listopada. Redaktor Rachoń się troszeczkę wygada, bo tak, to jest taki przekaz podprogowy. Mówiąc o tym, to on powiedział tak, no tak, no to co? To widzę, że Tusk chce, żeby nas było milion na Marszu Niepodległości. Do tego to zmierza. O, ja nie chcę tutaj podpowiadać po żadnej stronie, a na pewno nie Republice, ale ja jestem w stanie już w tej chwili napisać hasła i jak pod jakimi hasłami, co się będzie działo na Marszu Niepodległości. Oni będą prowokować, autentycznie prowokować niesamowite awantury. Ludzi będzie pewnie dużo, bo to jest umiejętnie zestawiane na przykład z informacją o tym, że musisz płacić za akademik 1600 zł, a dopłatę masz tylko 600 zł. O podwyżkach energii, która będzie jeszcze jedna podwyżka energii. Ja wiem, bo ja już dostałem, także wiem, że to naprawdę jest wzrost uderzający niesamowicie. Niesamowicie. Z materiałami ekonomicznymi, o cargo, oczywiście o tym, co się dzieje w PKP Cargo, o zwolnieniach ludzi. Te wypowiedzi prezesów, które są absolutnie nagłaśniane, również przez TVN24, żeby było śmieszniej. Nagłaśniane typu, że no nie, no ludzie się sami muszą zwolnić i tak dalej, i tak dalej. To, nad czym nie ma żadnej kontrpropagandy. I dla mnie to jest bardzo łatwo będzie podpuścić ludzi zwykłych, normalnych, biednych po prostu. Ludzi, którzy naprawdę dostaną troszkę po kieszeni. Którzy niezbyt rozumieją, że to jest efekt 8 lat idiotycznej gospodarki i wypłacania pieniędzy jak się chciało każdemu. No to notabene teraz tak, trzeba płacić na ryzyka, trzeba płacić na telewizję, to te wolne media, trzeba płacić na PiS. Nie wiem, czy 500 plus wam starczy po prostu. Może dlatego PiS zwiększyło się do 800 plus, bo to przecież z tego trzeba płacić, prawda? Żeby ratować tą partię i ratować siebie i ratować to wszystko. I to jest właśnie to, co prawdziwa propaganda, że ktoś, nie wiem, ja nie wiem, kto rządzi propagandą u Tuska, czyli w Koalicji Obywatelskiej. Kto tym rządzi? Kto rządzi w ogóle tym, co się nazywają media, opinia społeczna, to, co się mówi do tego wszystkiego? Czy tam są jacyś w ogóle fachowcy? Kiedyś obserwowałem, jak to wyglądało u Blaira. On miał tam, zdaje się, 12 takich spin doktorów, z których trzech oglądało tylko te seriale typu Klan i tak dalej, brytyjskie, tam to jest EastEnders i inne, po prostu, żeby wiedzieć, jak myślą ludzie, którzy naprawdę patrzyli i obserwowali ludzi. Więc zastanawiam się, czy w Polsce w ogóle ktoś się tym zastanawia, ktoś nad tym myśli, bo to również wygląda, patrząc na, nie może być euforii, jedynym rodzajem kontrpropagandy nie może być euforia tych wszystkich beniach społecznościowych, zwolenników KO. Tych wszystkich, to nie może być euforia, bo to jest na tej zasadzie, że nawet jak tam narobią na głowę, to my powiemy, o jak fajnie, dobrze, nareszcie ciepło. Na tej zasadzie to wygląda. Tak to zaczynają ludzie odbierać, bo proszę Państwa, ja cały czas mam kontakt ze zwykłymi ludźmi głównie, ja nienawidzę polityków, nienawidzę posłów i na ogół, jeżeli jakiś poseł się do mnie odzywa, to mówię, to mu odpisuję, pomylił Pan osobę, ja jestem, ja zbieram, ja zajmuję się sortowaniem śmieci i się odpieprze ode mnie ten poseł i już. Zbieżność nazwisk może być zawsze. I tak to mniej więcej wygląda. Tak to mniej więcej wygląda. To, co oni robią w tej chwili z tym Bąkiewiczem od rana, to jest w ogóle jakaś. Znaczy, mają dobrych doradców. A docenianie przeciwnika nie oznacza, że się przeciwnika popiera.
tylko oznacza, że się szuka miejsca, w którym można go uderzyć i prawdopodobnie można uderzyć. Ja oczywiście nie mówię, że jest to niesłuszne, to przeszukanie i tak dalej, i tak dalej. Nie znam sprawy, nie znam podstaw. To, co podaje prasa, to podstawy są te różne nazistowskie na 2018 roku, ale w 2018 roku różne nazistowskie ekscesy, które tam propagowanie nazizmu i czegoś tam na tym, to taka podstawa, no to rzeczywiście z tym środowiskiem to jest związane. Tym bardziej, że Klarenbach później w Republice wręcz wyraźnie powiedział, że to dotyczy prawdopodobnie, może dotyczyć wszystkich ludzi. Tych, którzy tam byli, czyli tych 200-300 tysięcy osób, a więc czujcie się zagrożeni. Chodźcie z nami, no to wtedy zmusimy Tuska, żeby przestał nas za tego Niemca Tuska, żeby na, bo to jest ta propaganda, proszę Państwa. I na to nie ma żadnej reakcji. To nie jest, proszę Państwa, tak, że my olewamy. Nie zwracamy uwagi i tutaj słychać wycie znakomicie, głupie hasło totalne, że nie zwracamy uwagi w ogóle, bo to na tej zasadzie, że na to wszystko. Oczywiście nie możemy, możemy nie zwracać uwagi na jednego insekta, ale ten insekt się rozmnoży, bo okaże się być w ciąży i kilka tysięcy insektów, zanim się zorientujemy, nas oblezie i nas zje. Na tym polega właśnie skuteczne działanie medialne. Nie wiem, kto w tym rządzie za to odpowiada. Czy ktoś w ogóle odpowiada? Czy to ma być taka ad hoc, uśmiechnięta, euforyczna, jakoś to będzie, bo wygraliśmy? Proszę Państwa, 15 już dawno minął, niedługo będzie rok od 15 października i to już są inne zupełnie czasy. Zaczęły się schody, zaczęło się normalne życie, zaczynają się różne dziwne tam problemy, które oni mają, które się pojawiają w normalnym życiu ludzi i ludzie pójdą właśnie na taką propagandę. Faktem jest, że dopuszczono do sytuacji, w której zaraz to mi ktoś powie, że a to musi być zgodnie z prawem. Tak, ale zgodnie z prawem należy temu przeciwdziałać. Rzecz następna i teraz dojdziemy do tego całego pana z RAPS. Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, wcześniej Agencji Rezerw Materiałowych. Właśnie. Gdzie zrobili 10 razy większy budżet niż w poprzednich latach. No właśnie. I teraz jest dość ciekawe. Wczoraj, zacznę od tego, że wczoraj rano minister Siemoniak powiedział coś u Piaseckiego, że powiem szczerze, że nawet najgłupszy internauta, który tylko cycki pokazuje, leciał ze śmiechu. Wbrew temu, co jest tego. Bo jak może minister spraw wewnętrznych, to służb powiedzieć, że on właściwie nie ma żadnych dowodów i tak właściwie to służby Kamińskiego w ogóle w tym nie uczestniczyły, że w ogóle tego nie kontrolowały. Ten człowiek nie rozumie, co to jest RAS. To, że on nie ma dowodów, to świadczy, że nie mogą znaleźć papierów, to świadczy o tym, że bardzo ładnie te papiery zostały albo sprywatyzowane, albo zniszczone. Niemożliwością jest funkcjonowanie RARS-u bez udziału służb specjalnych, ponieważ część ludzi zarządzających tym wszystkim, a także część ludzi na niższych szczeblach mających bezpośredni dostęp do przykład do magazynów państwowych, które są ściśle tajne, musi mieć dopuszczenia, a więc ABW musiała te dopuszczenia dawać i prowadzić procedury. To jest pierwszy przykład. I poza tym, od razu wczoraj pojawiły się filmy, to samo w telewizjach, pokazujące zresztą bardzo zażyłe stosunki, bo to widać było po tych wszystkich konferencjach, tego pana Michała K. z Mariuszem Kamińskim. Ja nie wiem, jak szef, który podobno zna się na służbach, może kto mu to wrzucił, coś takiego powiedzieć, bo to, żeby ten Kuczmierowski, czy tam Michał K., wszystko jedno, zacząć działać, mógł w ogóle działać, musiał korzystać ze służb specjalnych. Nie da się zrobić tych interesów, które on robił, bez udziału i pomocy służb specjalnych, szczególnie w tym zakresie gospodarki. I jeśli minister spraw wewnętrznych mówi takie rzeczy, to albo jest naiwny, albo robi to specjalnie, albo za wszelką cenę broni CBA i broni ludzi z PiS-u, którzy nadal są w ABW i w CBA. Jeżeli nie ma tych dokumentów, to znaczy, że popełniono przestępstwo, bo przynajmniej bo uważam, że tam są miejsca, w których te dokumenty muszą znaleźć. Proszę Państwa, teraz co może wiedzieć, ale najpierw jeszcze jedno. Tak, on dostał areszt na tydzień tylko. Nie wiem, nawet znając tą procedurę brytyjską, a znam ją osobiście, to ten sędzia, który dał areszt, to dał tylko... Sędzia, który decyduje, czy w ogóle będzie rozprawa ekstradycyjna, czy nie. Więc skoro będzie rozprawa ekstradycyjna, to znaczy, że
To znaczy, że są pewne wątpliwości, tak to trzeba rozumieć w wypadku angielskim, bo gdyby nie było wątpliwości, to ten sędzia by od razu go tam wziął, tak? On tylko o aresztowaniu się go wypowiada. I o to, że odmówił, i to jest najciekawsze, to, że odmówił wyjścia za kaucją przez tydzień, proszę Państwa, nie oznacza, że do tej rozprawy w lutym, która ma dojść w lutym, pan Michał K. będzie siedział w więzieniu. Przestrzegałbym przed pisaniem euforycznych strasznie artykułów ukazujących go faceta, że on już siedzi w więzieniu, bo on już tego, że go oddadzą, bo on już jest, prawda, skazany. Ponieważ tak się składa, że brytyjskie elity intelektualne, które są białe i typowo angielskie, niezbyt lubią cudzoziemców, ale są wrażliwe na jedną rzecz, bo to jest wszystko jedna wielki fałsz, ta cała poprawność polityczna, jedna wielka hipokryzja. Ale są wrażliwe na pewne czynniki polityczne i każdy taki artykuł daje argument adwokatowi, a to jest Brytyjka, tego pana, Angielka, również establishmentu, argument obrońcom tego pana, na celu, że to będzie rzeczywiście protest polityczny. Już dzisiaj wyczytałem, że to będzie praktycznie, że w tym kierunku idzie obrona. To, że kto dał 200 tysięcy, czy że Morawiecki skąd ma, może mieć, dlaczego nie? Czy ta pani, która tam pojechała, ta cała była ministra czy minister, to jest najmniej ważne. Tydzień. Arcyciekawe. To jest, oczywiście, proszę Państwa, to wszystko jest tylko teoria, bo w teorii może być tak, że nie lubimy cudzoziemców, to go wyrzucimy, nie możemy Murzynów, to wyrzucimy Białego. To może być również bardzo prosta decyzja, może być taka. Taka decyzja. Ale w ciągu tygodnia siedzenia w areszcie ekstradycyjnym w tym momencie przed tym sądem, dostęp do niego mają tylko służby brytyjskie. Nie konsulat, nie dyplomat, adwokat i służby brytyjskie. Służby brytyjskie dostały dość ciekawą okazję, bo po pierwsze, znając ich, oni na wszelką cenę tworzą sytuacje wyrwankowe z elementem nacisku, a tu element nacisku jest ewidentny. Jak się zgodzisz, to cię zwolnimy, to będziesz z wolnej stopy odpowiadał, nawet przy tej kaucji załatwimy także się to. A jak się nie zgodzisz, no to będziesz siedział. To jest na tej zasadzie. Na tej zasadzie to się dzieje. Pytanie, co może wiedzieć szef? Pan mówi o przekrętach PiS. Nie tylko. Nie tylko. Znaczy o łapówkach, wie pan. Jeżeli, o tym, kto... Tam pani Justyna G., ja powiem panu tak, oni byli bardzo pewni tego, tam się nic nie wydarzy, no bo wtajemniczyli osoby, które nie miały bezpośredniego uzysku ekonomicznego. To znaczy pani Justyna G. miała prestiżowe stanowisko i wysoką pensję, ale nie brała udziału w podziale łapówek z tytułu procederu, który kazano jej organizować i firmować. I tym sposobem była słabym ogniwem. Myślę, że gdyby pan patrzył na to, spojrzał na to okiem swoim oficera skąd wywiadu, to pan by od ręki zaznaczył tam słabe ogniwa, po których po prostu... Nie, no tak, ale to są sprawy polskie. Natomiast co on może wiedzieć, co może interesować Anglików? No, poza charakterystykami różnych ludzi, również tych, którzy teraz rządzą, bo przy okazji RARS musiał mieć również dostęp do pewnych rzeczy opozycji, to znał najprawdopodobniej, dokładnie zna charakterystyki osób, nawet zarządzających magazynami, które są ściśle tajne, zapasami, co z nimi zrobiono, kwestie pomocy i dystrybucji materiałów dla Ukrainy. Szereg rzeczy, które dla Anglików byłyby bardzo korzystne, wiedzieć to wszystko. Proszę Państwa, naiwnością, godną zresztą ministra Siemoniaka, jest wiara w to, że przyjaciele, w ogóle kardynalnie przyjaciele w stosunkach międzynarodowych, to jest śmieszne słowo, że sojusznicy się nie szpiegują. Szpiegują się. I to jak cholera, tylko inaczej. Nie tak po chamsku, jak szpiegują na przykład Rosjanie czy Chińczycy. Amerykanie szpiegują dokładnie wszystko. Sam byłem świadkiem afery, ogromnej afery, kiedy stworzyli firmę przykrycia, CIA stworzyło firmę przykrycia naprzeciwko Downing Street po to, żeby tam jest obok taki duży dom, to jest kancelaria premiera, i szpiegowali, dokładnie podsłuchiwali i szpiegowali całego Blaira i cały jego gabinet, nagrywając dokładnie rozmowy.
Kontrwywiad brytyjski to wykrył, ale ponieważ nie wiedział, co zrobić, znaczy wiedzieli, co zrobić, ale przecież nie zrobią z tego sprawy, bo to sojusznik, no to podali wszystko do prasy i teoretycznie to prasa ujawniła, za co się później zresztą Amerykanie nieźle zemścili, ale to już inna rzecz. Tak to jest między sojusznikami. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że najwięcej afer szpiegowskich o wzajemnym szpiegowaniu to nie jest Ameryka-Rosja, to jest Ameryka-Izrael. Bo albo oni szpiegują Izrael, albo Izrael szpieguje Amerykanów. I tak to wygląda. Także to jest naiwnością stwierdzenie. Taki facet, który wpadł, jak ja bym był w brytyjskim wywiadzie, czy kontrwywiadzie, wszystko jedno, głównie wywiadzie, i taki facet, który mi wpadł w ręce i mam tydzień bezpośredni dostęp do niego, bo sędzia mi łaskawie udzielił bardzo łatwo tego dostępu, bo inaczej jak kogoś się zwolni i tak dalej, to mam czas na dwie rzeczy. Rozmowę werbunkową, spokojną, w uzyskanie informacji, a przede wszystkim przyszykowanie pełnej kontroli tego faceta po tym, jak wyjdzie. Szofra naprawdę wie bardzo dużo o rzeczach, które są najtajniejsze. I również będzie mógł powiedzieć na temat, z kim ze służb współpracował dokładnie i kto stał za służbami specjalnymi, ze służb specjalnych. Bo to nie jest tak, że my będziemy mówić Kamiński, Kamiński, Kamiński. Nie, ale Kamiński miał jakiegoś Kowalskiego, Malinowskiego, Ksińskiego i Grekowskiego. I on opowie o tych Ksińskich i Grekowskich i tak dalej, którzy najprawdopodobniej pracują, więc będziemy mieli znowu namiar i podejście do tego faceta, do tych ludzi, ponieważ on nam stworzy, by również taka rozmowa z tym szefem Rarsu w tym momencie stworzy mi podstawę werbunkową do rozmawiania z tymi Ksińskim i Grekowskim, które mogą być dużo niżej. Którzy mogli być tylko kierowcami, mogli jeździć, mogli pośredniczyć, mogli wziąć na przykład, nie wiem, walizkę pieniędzy i przewieźć do Wiednia i zapłacić tam komuś. Rozumiecie? Na tym to polega. To jest wywiad, proszę Państwa, a nie zabawa w harcerzyków i nie wypowiedź ministra w telewizji, który uważa, że służby w tym nie miały nic do czynienia, bo on nie ma materiałów. A co on myśli, że jeżeli Kamiński wydał polecenie i Grekowskiemu, słuchaj, weź walizkę, masz tam $1 milion i przewieź do Wiednia. Ja nie będę tu zdradzał pewnych tajemnic, ale wiem, jak to się działo z Amerykanami i Afganistanem i przekazywaniem informacji źródeł tam, gdzie Amerykanie mogli wejść w plecakach, gotówka bez żadnych pokwitowań, papierów i tak dalej. To jest normalne w świecie wywiadu, prawdziwego wywiadu, ale nie w świecie wywiadu i służb pana Siemoniaka, który już patrzył, jak mnie bardziej tutaj zniszczyć i mu się powoli udaje, ale nie tak prędko, będzie musieli mnie zabić, żebym przestał. To powiem wprost. I to jest to niebezpieczeństwo. Oczywiście to jest tylko teoria. Może ktoś powiedzieć, że ja jestem paranoikiem i tak dalej. Oczywiście, że to, co mówię, jest skażone moim doświadczeniem z pracy. Ale czy to była... Może się zdarzyć, tak jak już powiedziałem, że za tydzień sąd mu da kaucję do tego lutego, żeby płacić kaucję i zostawią go w spokoju. Sądzę, że może być ta kaucja, ponieważ trzymać kogoś na swój koszt w więzieniu tyle czasu, no bo to do lutego, to jest bez sensu. To jest bez sensu. I będą też obserwować najprawdopodobniej. Może to jest współpraca z polskimi służbami w tym układzie, ale raczej wątpię. Znaczy nawet jeśli by była, to moim zdaniem Anglicy to błyskawicznie wykorzystają dla siebie, tym bardziej, że idą coraz większe informacje ze strony Anglików z Wielkiej Brytanii, że tak prawdę mówiąc, to Brytyjczycy znowu by chcieli walczyć z Rosją do kropli krwi ostatniego żołnierza polskiego, nie swojego, więc to... Tak, żebyśmy też... my wsparli, żebyśmy my wsparli właśnie ten wysiłek. Oni już tego nawet nie ukrywają. Być może będą chcieli tutaj rozegrać jakąś inną swoją historię. Tego nie wiem. Tego nie wiem, bo wywiad brytyjski ma to do siebie, że działa tylko i wyłącznie na... I to jest właśnie dla nas też zaskoczenie, dla pana Siemoniaka. Ale wywiad brytyjski, panie Siemoniak, działa tylko i wyłącznie dla dobra korony, dla dobra króla, królestwa. Straszny ten wywiad, prawda? Nie to, co wywiad polski, który działa zawsze dla dobra innych. Po prostu jak wszyscy Polacy, my zawsze walczymy za wolność waszą, a potem jak wam starczy jeszcze nas, nie ci, co przeżyją, usiłują walczyć o naszą i są śliczni. Tak to trzeba powiedzieć, proszę Państwa, w tym momencie. Dlatego mówię, że to są bardzo ciekawe w tej chwili sytuacje. Ta jesień będzie bardzo gorąca. Ja wiem, że zeszła jesień, czyli 15 października, był bardzo gorący, to ten będzie również gorący, tylko już robiony przez drugą stronę. I nie jest to, proszę Państwa,
walenie w Tuska czy walenie w koło, bo ja to mówię dlatego, że bardzo chcę, że uważam, że PiS należy całkowicie wyeliminować. Ale ten rząd nic nie robi. Mi ktoś tutaj na Twitterze napisał, że napisał taki dość ciekawy komentarz o tym, co ja powiedziałem. Komentarz bardzo prosty i bardzo ordynarny. Oni mają wszystko w dupie. Są miękkie faje i dobrzy na tej zasadzie. Pisząc o KO, bo rzeczywiście ja nie widzę żadnej kontrpropagandy, bo chyba jeżeli tą kontrpropagandą ma być TVN zapraszający Wójcika w kółko, czyli nie ma bardziej pisowskiej telewizji w tej chwili od TVN. Ja muszę powiedzieć, że w Republice jest coraz więcej ludzi z tak zwanej opozycji i oni powoli zaczynają im pozwalać mówić niż w TVN-ie. Oprócz tego, a jak w TVN-ie jest ktoś, to jest taki jak Siemoniak mówiący takie głupoty, że powiedziałem, że nawet internautka pokazująca cycki się z tego śmiała po prostu, z tego wszystkiego. Nie mówcie również o telewizji publicznej, bo telewizja publiczna jest porażką totalną i to wszyscy wiedzą. A ten rząd pozwolił na stworzenie propagandowego, ogromnego propagandowej broni składającej się z rodzącej się właśnie drugiego w tej chwili ośrodka, ale składającej się głównie z bardzo dobrze zarządzanego już w tej chwili, bo to widać wyraźnie, to nie jest ręka Sakiewicza, ale przede wszystkim mającego bardzo dobrych doradców ośrodka propagandowego przede wszystkim. I trzeba to, ja to oglądam nie dlatego, że nie mam nerwów, tylko dlatego, że ja to technicznie po prostu odbieram tą propagandę. Zobaczymy zresztą, co będzie się działo 11 listopada. Co zrobi tu? Czy oni będą nerwowi, czy nie będą? Wiele rzeczy ja bym po prostu olał, nie zwracał uwagi, bo żeby nie propagować, ale wydaje mi się, że oni nie będą mieli, będą chcieli pokazać, na jacy są tam, prawda? Wiadomo jacy. A już mówienie i pozwalanie na to, żeby pisać takie rzeczy, że Tuska trzeba do więzienia wsadzić, bo tu był taki pasek o będą po konsekwencje działań, Tusk trafi do więzienia. Czy pozwalanie na pisanie coś takiego, że syn dziadka Wehrmachtu chce zniemczyć całą Polskę. To już jest totalna paranoja. No, tak nie można. Trzeba na to reagować. Ale podsumowując, mamy sytuację taką, no polski rząd chyba niespecjalnie był w stanie, jeżeli pan Michał Kuczmierowski pojechał na Wyspy Brytyjskie, mam wrażenie, że on był zaszokowany tempem akcji, która miała miejsca, a także faktem, że brytyjski sąd nawet się nie zawahał i uznał, że Michał Kuczmierowski zdecydowanie nosi w sobie pierwiastek taki, że będzie chciał uciekać. To nie jest brytyjski sąd. Brytyjski sąd będzie dopiero 10. To jest tylko sędzia, która przyjmuje kaucję albo nie przyjmuje kaucji. Co powie brytyjski sąd, jeszcze nie wiemy. To jest pewna procedura ekstradycyjna. Znaczy on powie nie, oni ustalili datę procesu, ja czytałem na 17, 18, 19. Tak, ale 10 ma być posiedzenie, czy on ma dalej zostać w areszcie, czy ma nie zostać. To jest tylko przechowywanie przez 7 dni w celu to, żeby inny sąd, żeby ten sąd właściwy moim zdaniem oświadczył to, co jest. Znaczy zdecydował o kaucji bądź o areszcie. To jeszcze nic nie jest. Poza tym areszty w Wielkiej Brytanii, szczególnie takie, nie są tak, jak pokazujecie Państwo na zdjęciach. To tam nawet dość fajna mieszkanka z dostępem do wszystkiego i do wszystkich po prostu w tym momencie. Natomiast, panie redaktorze, ja wiem, że wy bardzo byście chcieli, cieszyli się. Ale właśnie pan sam zadał to pytanie. Po co on pojechał do Wielkiej Brytanii? Na jego miejscu, gdyby... A może dlatego, że wcześniej sobie zaczął załatwiać pewne sprawy już tu w Polsce. A może dlatego, że cała ta historia jest, jakby to powiedzieć, pewnego rodzaju teatrem, legendowaniem faceta. Bo rzeczywiście, on ma w tej chwili 7 dni... A nie, służby mają w tej chwili brytyjskie 7 dni spokoju. Naprawdę lepiej bym tego nie rozegrał. 7 dni, spokojnie, facet jest w jednym miejscu, nikt podejrzany nagle nie wejdzie, żeby się ukrywać. Nie trzeba go wyciągać na rozmowy,
Nie trzeba organizować różnych rzeczy. Po prostu się wejdzie, porozmawia, ustali się wszystko i tak dalej. I już. Ale przede wszystkim mamy 7 dni na opracowanie pełnej kontroli tego człowieka operacyjnej po tym, jak wyjdzie. Oczywiście to jest scenariusz filmu sensacyjnego. Ja to tak odbieram. Bo ja rozumiem jakąś Arabię Saudyjską, Jemen, gdziekolwiek, nie wiem co, Amerykę Południową, Burkina Faso, gdziekolwiek, gdzie w ogóle nie ma z kim rozmawiać o ekstradycji i tam żadnej ekstradycji nie ma. Natomiast pojechać do Londynu, tego typu rzeczy od razu, nie wiem. Gdyby był przygotowany, to dlatego zadaję takie pytania. Ale proszę w to nie wierzyć, ja prawdopodobnie przesadzam i przesadzam. No ale zobaczymy właśnie tego 10, bo równie dobrze może być tak, że 10 to powie, do sieć facet, 12 będzie i się wydali w tej zasadzie. Tylko pytanie proste, po co? Po co ma brytyjski podatnik ponosić koszty 3-miesięcznego aresztu? Oni liczą każde koszty. To jest rzadkość, która się tam zdarza. W wypadku mordercy dwóch dziewczynek, pomiędzy ujawnieniem a procesem to było niecałe 4 miesiące. Niecałe 4 miesiące był proces i został skazany na dożywocie. To było, to w filmie jest o tym słynna sprawa. To nie jest tak, że w Anglicy siedzi się w areszcie wydobywczym rok, dwa, trzy. Tam nie ma. Tamte areszty są bardzo krótkie. Bardzo krótkie, jeżeli w dodatku w Anglii jest taki przepis, że mniej więcej co miesiąc policja, nawet jeżeli ujawni niektóre przestępstwa, musi dawać sprawozdanie do sądu. Nawet jak człowiek nie siedzi, czy jest dalej, będzie kontynuować śledztwo i sąd decyduje, czy ma kontynuować śledztwo. To jest sprawa pedofilii na przykład bardzo popularna i to nie znaczy, że się siedzi w więzieniu, że się siedzi w więzieniu w areszcie. Sprawy, które wymagają natychmiastowego aresztowania, więc narkotyki, terroryzm, morderstwo, rozgrywane są w sądzie w przeciągu trzech, góra 4 miesięcy. To jest koniec. I po ptokach. Nikt za to nie będzie płacił. Nikt za to nie będzie płacił. Także tutaj od 10 września do 17 lutego minimum, to jest za długo na Anglię. Za długo na Anglię. Także coś tutaj będzie jeszcze grane. Panie pułkowniku, mamy kwestię tak naprawdę rozliczenia, bo Kuczmierowski, jak sam podpowiedział, musiał wykonywać te swoje zadania za wiedzą i akceptacją, a być może przy pomocy służb, ale ta wiedza i akceptacja, czyli brak działań, to już na pewno jest w jakiś sposób zaangażowanie. Natomiast brakuje jakichkolwiek działań, nie wiem, procesowych właśnie na kierunku służb, bo dziś mamy wiedzę, no pan mówił o wiedzy instytucjonalnej, że Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, dawna Agencja Rezerw Materiałowych z natury rzeczy podlega nie tylko stałej kontroli służb, ale też obecności funkcjonariuszy służb na tak zwanych etatach niejawnych w środku. No oczywiście. I więc mamy ludzi, którzy tam byli na miejscu. Mamy CBA, które o sprawie wałków w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych wiedziało kilka miesięcy przed tym, jak podjęło działania w grudniu. No i właśnie. No, dlaczego minister Siemoniak o tym mówi, że nie wie, że nie wie? No właśnie, no, że oni, znaczy ja mam wrażenie, że trochę to, trochę tak, jakby. Pracownik budki strażniczej, no już nie wiem pod jakim obiektem, powiedział, że on nic nie wie na temat kradzieży parkingu, bo jego w tej budce nie było, chociaż miał tam etat, że powinien być i pilnować. No tak to wygląda. Że mamy, czyli właśnie, czyli krótko mówiąc, ta wiedza musi być gdzieś w służbach, nawet jeżeli nie w formie dokumentów, to musi być w formie zeznań świadków, ludzi, którzy się musieli tym zajmować. Ale no oczywiście, że tak. Tym bardziej, że to nie jest tak, że Kamiński sam to wszystko załatwia. Tak jak już powiedziałem, część tych wałków, jak pan mówi, polegała również na udziale zagranicy. A kto będzie z zagranicy? No tylko i wyłącznie rezydentura, a więc ci, którzy są w rezydenturze, czy na Ukrainie jest AW i ABW, czy w punktach operacyjnych w Chinach, gdzie jest AW. Prawdopodobnie. Więc tam są również oficerowie. Część ma jakimiś depeszami, które podlegają zniszczeniu. Część mogła być telefonicznie. Część jest bardzo prosta. Wzywa się kogoś tutaj. Wzywa się kogoś tutaj, się z nim rozmawia i on to robi.
I on tego typu rzeczy robi, albo tam ktoś jedzie w delegację. Trzeba sprawdzić po prostu, kto zrobić sobie linie czasowe i zobaczyć, kto gdzie był, kto jak był, kto mógł mieć do tego dostęp i wszystkich po prostu przesłuchiwać. Ktoś w końcu padnie. Teraz te żółte karteczki. Mnie nie zdziwiły w ogóle żółte karteczki. To też jest pewnie efekt współpracy ze służbami. Ktoś mu to poradził, te żółte karteczki, które znikają, bo tak prawdę mówiąc, to ja bym przypomniał również panom z PO, w jaki sposób na aktach oficerów znajdowały się wpisane ołówkiem informacje, takie uwaga na tego i tak dalej, których nie można, z którym nie można zapoznać opiniowanego, bo takie jest przepisy. No to się dopisywali potem ołówkiem, ewentualnie dodawali żółtą karteczkę do akt kadrowych. I takich rzeczy było po cały czas. Ja pamiętam to od lat 90. w kółko, co było dla niektórych w kadrach pisane, wpisane i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także to nie jest nic nowego, nic dziwnego. Ja się wcale temu nie dziwię, po prostu facet nie chciał podpisywać, pisał żółte karteczki, a wyborcza robi z tego aferę. To jest tak zwana szeptana propaganda. Wystawimy dobrą, ponieważ dobrą opinię można złą opinię można oprotestować i trzeba uzasadnić. No to wystawimy ci dobrą opinię, unikając rozrobienia z twojej strony, a potem się bierze, ty słuchaj, popatrz, wiesz, dlaczego ja musiałem tak. No to zobacz, wiesz co, ja to zapiszę ci tutaj masz i daje mu się na kartce dokleja albo pisze ołówkiem, to można wyciąć. Tego typu rzeczy były. No to będę dziwi się, że ci panowie się na tym nie zorientowali jeszcze, bo jak pamiętam, w niektórych aktach z IPN-u, szczególnie aktach paszportowych z lat 80. są ołówkiem napisane, na przykład ołówkiem jest napisane, że niby to zawsze można było w razie jakiejś kontroli wytrzeć. Jak wydacie paszport, powiadomić tego i tego i numer telefonu. I czasami są to numery wojskowe, akt nie ma żadnych. Czasami są to numery MSW, Departamentu Trzeciego, akt nie ma żadnych. Proszę bardzo. To jak ktoś tam siedział w tych instytucjach, to o tym wie. No to o tym dobrze wie i dobrze wie, jak to było. Ja zresztą również znam MSZ-owskie te rzeczy, że opinia dobra, no a potem jest telefon do ambasadora, ty słuchaj, wiesz dlaczego? Dla dobra dyplomacji, żeby on nie rozrabiał, ale ty uważaj na niego, wiesz jaki to jest. Tego typu historia, także proszę Państwa, żółte karteczki są powszechne w administracji państwa, więc przestańcie robić z tego cyrk, bo to jest najmniej ważne. Najmniej ważne. A ja również chcę powiedzieć, że niepodpisywanie decyzji i przewalanie na innych jest tak, było tak w PiS-ie popularne, świadczy o tym, to macie przykład Sasina, Kaczyńskiego i nie tylko, prawda? Oni Ale nic Sasin, nie wbrew podpisywali. obiegowej opinii, Sasin nie podpisał niczego w sprawie wyborów kopertowych. On pilnował, aby decyzje wszystkie podpisał Morawiecki. No bo wiedział dobrze, jaki to jest wałek i przekręt. No, podobnie jest z tym samym RARS-em. Przecież to przy okazji COVID i te wszystkie historie, oni byli przekonani, że nikt do tego nie wróci, dlatego że to była ta niby sytuacja wyższej konieczności. Tylko że przy sytuacji wyższej konieczności i przy kupowaniu z wolnej ręki różnych rzeczy, wiem, bo robiłem takie historie, oczywiście nie wtedy, nie w takich, no przy okazji wojny, na przykład przy okazji tej pierwszej wojny w Iraku, to też można nazwać, tej pierwszej Busha po WTC. No to też było kupowane parę rzeczy z wolnej ręki i trzeba się napisać takich rzeczy, że nam się nieśli jakaś dokumentacja, żeby kupić z wolnej ręki. Czasami lepiej zrobić przetarg niż kupować z wolnej ręki, naprawdę. Bo to uzasadnienie, te wszystkie rzeczy, cała procedura, tutaj tego nie ma. A więc bez... jeszcze jedno, w sprawie RARS-u o wielu wydatkach decyduje również minister spraw wewnętrznych. W związku z czym musiał decydować Kamiński, ja nie wiem, jak on może powiedzieć, jak może... No tak, bo niektóre są zapasy strategiczne związane z zabezpieczeniem ludności na wypadek W. I o tym decyduje zarówno szef MON-u, jak i ten, także tego, a ten tylko administruje tym wszystkim, więc również wie, co, gdzie, jak, co no ale przekręcia, to gdzie jest pusty magazyn. nie wspominając właśnie a propos naszego Michała Kuczmierowskiego, że ma jeszcze na handel z brytyjskimi tajnymi służbami, ma jeszcze informacje dotyczące tego, gdzie i co i ile, w jakich ilościach, nawet pi razy oko, o ile se nie skopiował nielegalnie dokumentacji, gdzie jest przechowywane. Tak, i w dodatku kto tego pilnuje, czyli zwykłych, normalnych ludzi, funkcjonariuszy, bo to też jest jeszcze jedno. Na ogół to kiedyś pilnowało tych wszystkich, nie wiem, BOR, nie wiem kto teraz, ale to są ludzie ze służb. To są ludzie ze służb, którzy prawdopodobnie byli świadkami wielu rzeczy również.
Ale to ja nie będę podpowiadał, przecież ja jestem bardzo zły, bardzo B. Mnie chcą zrobić taki, przecież ja jestem wrogiem tej władzy Tuska i ministra Siemoniaka. Niech tak będzie. Znaczy, ja bym tak nie powiedział. Ja A oni tak uważają. widzę, tutaj konstruktywną krytykę, szanowni państwo. Więc to jest jak jest. Ja jeszcze tylko podsumowując, krótko mówiąc, stworzyliśmy, tak, w cudzysłowie, tak, pomagając w dymisji Dmytro Kuleby, pomogliśmy stworzyć męczennika, który stanie się nagle wiarygodnym człowiekiem dla Tak. prawego sektoru. Tak. A czy mogliśmy tego nie zrobić? Nie, nie mogliśmy. To na tej zasadzie, tylko chcę powiedzieć, że to trochę. Ja tylko mam cały czas nadzieję, że ktoś jednak zareaguje i zneutralizuje wpływy polityczne tego prawego sektora. Jest to całkiem możliwe, bo ludzie ze wschodu Ukrainy mają też dość prawego sektora. I to widać nawet po emigrantach, którzy są w Polsce. Bo prawy sektor tak naprawdę dużo gada, a oni nie walczą, tylko siedzą na zachodniej Ukrainie i krzyczą po prostu. Więc to też trzeba wykorzystać. Mam nadzieję, że świat wykorzysta w tym momencie, ale to ja co powiedziałem, to jest tylko taka teoria polityczna, całkiem możliwa. Przede wszystkim to wszystko zależy od sytuacji, jak będą wyglądały rozmowy pokojowe, kiedy się odbędą, czy się odbędą, kiedy zostaną ogłoszone wybory, w jakim stanie to będzie, co z tego wyjdzie. Ile straci Ukrainę, a zyska Rosja, ile straci Rosja, a zyska Ukraina. To jest szereg rzeczy, ale oni się do tych wyborów już przygotowują i prawy sektor, powiem szczerze, nie ma przywódcy. Nie ma przywódcy, który byłby znany na arenie międzynarodowej, a ten Kuleba jest dobrym przywódcą dla nich. W sensie oczywiście nie to, że dobrym, w sensie takim dobrym, tylko że w sensie politycznym to jest z ich strony dobry wybór. Szanowni Państwo, na koniec polecam historię na weekend. W dobrych kioskach, w dobrych empikach. Historię bez cenzury. W tym numerze jest o ostatnim królu Polski. Prezydent Ignacy Mościcki miał 100 służących, 30 aut, a w przeliczeniu na dzisiejszą kasę zarabiał prawie 9 milionów złotych. Dla porównania, nasz geniusz po prostu dyplomacji, prawa i wszystkich, no, Andrzej Duda zarabia niespełna 400 tysięcy rocznie, a Polska jest znacznie, znacznie bogatszym państwem niż była w 1939 roku. Ten blicht sanacyjnej władzy był jednym z takich znaków rozpoznawalnych. Odpowiedzialności za to, co robili, nie chcieli ponosić. Gremialnie dali nogę z kraju jeszcze w czasie, kiedy on walczył, kiedy żołnierze ginęli. 17 września cała ekipa się zawinęła, po prostu pojechała sobie, jak sama myślała, do sojusznika, ale prawda jest taka, że tuż po przekroczeniu granicy ich po prostu jak zawinęli i internowali. To też taka lekcja polityk, realpolitik. No, w dobrych kioskach, w dobrych empikach. Przypominam jeszcze, kto nie ma, naprawdę warto noce z Dudą. Polecam, a Państwu i gościowi mówię do zobaczenia. Do zobaczenia.